Witam was serdecznie w kolejnym odcinku drogi do Grand Championa. Dzisiaj na start oczywiście losujemy auto. Drugi raz to samo. Dobra. O nie! Kliknąłem! Weźmy X-Devila, bo wylosowało wcześniej. Chociaż X-Devil już był chyba na odcinku. To Venom czy X-Devil? Napiszcie na czacie, bo zrobiłem PPG. Dobra, wszyscy na czacie piszą Venom, to zagram Venomem. Dzisiaj znowu lekka, mała zmiana zasad. Z racji, że ostatnio przegraliśmy znowu. To teraz gramy na padzie, chyba że do momentu aż wygrywamy dwoma bramkami. Jak wygrywamy dwiema bramkami, to przechodzimy na klawiaturę, tak żeby zakończyć kiedyś tę serię. Fajnie by było, nie ukrywam. Ale jakieś potrzebuję przyspieszenia. Ja sobie cisnę. Dobra. Myślałem, że to jest przeciwnik, prawdę mówiąc, a to Lakisz nadciągał. W sumie mogę zbindować tego Errola zaraz. To się przyda. Pod ten przycisk. O nie, ja mam czas na tym przycisku. Dobra, to nie będę robił bindów, bo bym musiał bardzo dużo pozmieniać. Ale dobra, mniejsza. Ciśniemy z Lakiszem w teamie. On powinien nam tutaj zostawić piłkę i się cofnąć, bo miałem dużo lepszy kąt. Generalnie to była moja piła. Ale nie wyszło źle ostatecznie, tak jak widzimy. Overlay pada? Dobra, w co faktycznie można dać overlay pada. Dobra, kontroler będzie na ekranie. Skoro gramy na kontrolerze, to niech będzie. I tutaj pozdrowienia od Deldusa dla samego siebie. Eldus pozdrawia Dusa, jego pieska Ronę i może jeszcze brata. Brata Damiana. No, także pozdrawiam wszystkich. Ambitne pozdrowienia od Eldusa dla Eldusa. Nie wiem, jak to się stało, ale napisz mi ładny strzał. Ja sobie nie patrzę na ekran za bardzo, ale Lakisz tutaj strzela gola. I to z tego, co widziałem, to się ciekawie tam zaczęło. O, dwie bramki przewagi, dobra. To klawiatura. To pad. Jednak pad. Jednak zdecydowanie pad. To była szybka zmiana. Ale pozdrowienia dla Szymona 206XYZ. Jego kolegów Tymka i Matiego. Brata Przemka i rodziców. No, także to była jedna z szybszych zmian na pada. W sensie na klawę. Ale powiedzmy, że żyjemy. Dobra. Jednak na padzie chce być grane. Lucky znowu gra, dobra. Niepewny siebie, ale chwytam klawiaturę. Może tym razem będzie na dłużej zmiana. No. Dobra. Tym razem ciśniemy, może troszeczkę dłużej idzie. Wygrywamy wznowienie. Cofnę się na pełnej, nie po boosta na środku, tylko po tego w defensywie, żeby być tutaj bliżej bramki. Tutaj przechodzimy na pada. Dobra. Ale przynajmniej dzisiaj będzie bezpieczny. What a save. Nie no, na padzie ciężko. Jakiś wolny się czujesz? To przyspiesz. Dobra, zobaczmy, dlaczego Lakisz może się czuć wolny. Generalnie no na czempionie to już raczej na wznowieniach. A nie, bo czekaj, bo to jest diament trójka. Ale na wznowieniach to już raczej każdy robi flipa. I fajnie, jakbyś też zaczął robić flipa, to by na pewno ci dużo pomogło. Tutaj uderzenie. Niestety niezakończone bramką. Ja nie jadę po boosta, żeby jeszcze uderzyć. Wykorzystać to, że mamy piłę. Tutaj sobie kopnę. Może jakiś tutaj challenge'ik. Lakisz zaraz zasadzi strzała. Chociaż nie, przez to, że tak bardzo stracił cały pęd, zatrzymał się, nie jechał rozpędzony, to zamiast oddać groźny strzał, który by naprawdę mocno leciał, to stało się to, co się stało. My tutaj strzelimy bramkę na 4-2 i przechodzimy po raz kolejny na klawiaturę. Może tym razem to się nie zakończy tak szybko. No ale wiecie, im szybciej nadjeżdżacie do pieki, tym szybciej możecie kopnąć. Kontrolsy za wolne? No to może dzisiaj coś jadłeś. Też generalnie jak czasami zjecie jakiegoś fast fooda, czy coś generalnie mało wartościowego, to w grze się możecie odczuwać jako tacy ociężali czy mega wolni. To jest akurat prawda. Nie wiem, czy tak jest w tym wypadku, ale dieta w sumie też ma znaczenie mimo wszystko. Ale powiedzmy, że nie aż tak wielkie, jakby się mogło wydawać. Dobra, Lakisz fajnie nadciąga, ja sobie stoję w bramie. Będę asekurował. Wykopmy tam piłę, zbierzmy przyspieszenie. Tutaj uniknąć kolizji trzeba było. Dobra.
Tam jest piłka w narożniku, nie ma co podjeżdżać. Tylko byśmy mogli zostawić teammate'a samego. Lakisz ładnie to zaatakował. Tutaj znowu stał w miejscu praktycznie. Generalnie Lakisz, no pisze, że się czuje wolny, ale faktycznie gra tak, że rozumiem w pełni, że się czuje wolny. Teraz znowu taki wyskak, że nas zostawił samego w bramce. Dobrze, że przeciwnicy też się sami wywalili. Ale generalnie no nic dziwnego, że się czuje wolny, bo faktycznie strasznie wolno jeździ. Dobra, kopnijmy piłkę w ten sposób. Niestety przeciwnicy się nie wywalili. Znowu kopnę w ten sposób. Lakisz mógł tam już szybciej podjechać, ale nie podjechał. Ja wybiję piłkę, jest w miarę bezpiecznie. I strzelamy openinga. Przeciwnik, nie wiem, jakoś dziwnie podjechał. Zobaczmy na replayu. Zobaczmy na replayu, jak to się stało. W międzyczasie pozdrawiam Olgierda i Eldara. Pozdrowienia od RL Flika. Przeciwnicy się poddali, więc to by było na tyle. No i jeszcze tutaj pozdrowienie dla streamera It's Maxinio od Lakisza. Dobra, Kondzius nadciąga. Możemy mu zaufać. Dobra, polećmy na jakiś powietrzny atak, taki podstawowy. No, taki, żeby nie było przesady. Nie można zrobić tak, żeby myśleli, że jest smurfik. No, jeszcze jedna brama i będzie strategicznie ten. O, jeszcze pozdrowienia Przemka z Bydgoszczy. Pozdrawiam Przemka z Bydgoszczy. Pozdrowienia od Szapli. No, okej. O, czekajcie, bo się chyba trzeba cofać na pełnej. Tutaj się niebezpieczne rzeczy dzieją. No, to była dosyć mocna panika. Niestety zabrał nam przyspieszenie, ale... Czemu Bydgoszcz Stinky Cheese? Co się stało? Dobra, sobie poczekam na środku boiska. O, dobra, Kondzius teraz zrobił to fajnie, bo w poprzednich spotkaniach cały czas była taka sytuacja, że teammate'i cały czas cisnęli za piłą. Cały czas cisnęli za piłą i nie cofali się. Tutaj Kondzius... O, nawet zniszczył nam bramkarza i mamy pustą bramkę, także elegancko. Przechodzimy na klawiaturę, ale to co chciałem powiedzieć, zamiast cały czas atakować przeciwnika, w zasadzie jadąc tak jakby blokując mnie, to się cofnął i dzięki temu ja mogłem wyjechać. To jest naprawdę fajna sprawa. Fajnie tutaj się zapowiada Kondzius. Ja pojechałem trochę jak Tuchet, nie powinienem tutaj podskakiwać, ale miałem ochotę. Okej, to strategiczny ban dla bota na czacie od moderatora zaraz poleci. Okej. Kondzius, powiedzmy, że jest bardzo bezpieczny. Nie, no co tu się dzieje? Dobra, w sensie mówię teraz o czasie na tym, na pewnej platformie, na zasadzie strzała. Słuchajcie, bo jestem rozproszony w tej chwili. Zaraz to będzie naprawione. Zaraz to będzie naprawione. Zabik, napisz coś. Proszę, jedna wiadomość. Dobra. Kondzius się atakuje solowo i zdobywa bramkę na 3-0. A ja muszę zrobić ten, jest tam szybką akcję. Dobra. Tak, to tutaj taka akcja. Tutaj od razu. Okej. Dobra, jest porobione. I ciśniemy dalej z meczem. Chwila była przerwa techniczna, ale już jedziemy na pełnej. Już rzeczy są naprawione. Jest bezpieczeństwo zachowane. Przy okazji został jeden taki randomowy awans na czacie. Jeszcze strategicznie nie dałem czapli, czyli moderatorowi z Discorda. Tylko po to, żeby się pownerwiał. Okej, okay. Dobra. A jak już jest 3-0, wracamy do komentowania spotkania. Może już nie będzie przez chwilę botów. Ja sobie pocisnę, zniszczę bramkarza. Tutaj przyjmiemy. No i się możemy cofnąć. Dobra, zostawię tą piłkę Kondzisowi. Ja się cofnę na asekurację. Pusta bramka. Niech sobie Kondzis tutaj popilnuje piły. Ładny flick. Przeciwnik obronił tym razem. Dobra, ja kopnę. Znowu ładna interwencja. No ja bym tak na klawy nie obronił, to wam zagwarantuję. Przerzut do Kondziusa. Jest pusta bramka. Może zaraz się uda ją wykończyć. Nie tym razem, nie tym razem. Niestety openy na każdej randze są bezlitosne. Bezlitosne openy.
Dobra, cofnijmy się, żeby tutaj Kondzius mógł zaatakować. Mógłbym do tego podjechać, ale nie ufam w swoje umiejętności driftu, więc wolę zagrać bezpiecznie. I dopiero teraz to sobie wywalić do boku. Dobra, pinch, dawaj. Aj, dobra. To było już bardziej pod klipy. Chciałem, żeby spinchować piłkę z Kondziusem. Niestety, no, jakbyśmy byli na czasie głosowym, to by dało radę. Tak nie pykło. Dobra, mamy podanie od Kondziusa. Ja sobie kopnę. Znowu sobie kopnę, wyczuwam wylew albo podanie do nas piły. No nawet powiedzmy, że całkiem dobrze to wybił. Tutaj Kondzius trochę nie powinien skakać, ale nic się nie stało takiego. Ja podlecę. Tak, żeby sfejkować. Nie no, tutaj już ludzie trafiają w piłkę praktycznie każdą w powietrzu. Takie, w sensie praktycznie każdą. W te takie łatwiejsze piłki już na czempionie ludzie trafiają. Dlatego już nie, te moje aeriale całkowicie tracą sens na klawie. Dobra. Sfejkujmy po prostu. Nie ma co do tego lecieć, bo i tak by to obronił. Dzięki temu przynajmniej z pozycji się nie wywalamy. No, sobie poczekam z tyłu. Kondzius tam jest przy piłce, więc w sumie bezpiecznie. I tu bez zaskoczenia kopnę. Może da radę dobić. Jakbym to inaczej uderzył, to by był gol, ale powiedzmy, że uderzyłem w światło bramki, więc nie było źle. I dobra, na razie wygrywamy. Dobra, nie ma tragedii. Podał do swojego teammate'a, bardzo fajnie zagrał przeciwnik. Czy to się zakończy bramką? No nie zakończy się bramką, bo bronimy dzisiaj kozacko. No i dobra, mecz zakończony. O, jest awans rangi, mistrz 1 dywizji 4, nareszcie. Chociaż nie, ja mam tabelę pod tym, co ja zrobiłem? Źle ustawiłem wszystko. Dobra, mniejsza. Gramy z wariatem w teamie, kolejne spotkanie. Nie mogę odpalać tabeli, bo sobie zbindowałem jak bałwan źle przycisk, że to muszę naprawić. Kliknąłem tabelę i mi się czat odpalił. Poczekajcie, widzowie. Czat tekstowy. Na czym ja mam to przypisane? Na op... Nie na opcjach. Na czym ja to mam na zwykłym koncie? Nie pamiętam. Dobra, dajmy na ten klawisz jednak, bo go nie będę uderzał na razie. Dobra, to była moja wina zasadniczo, że ta bramka padła. A i tutaj też protip, bo wariat napisał uderzam z myślą, że będzie jechał do piłki. Jest źle przetłumaczony język polski. I wasze hasło uderzam to jest tak naprawdę z angielskiego bumping, czyli jadę na bumpa, czyli jadę uderzyć przeciwnika. Więc jak ktoś ma uderzam ustawione, to niech to sobie zmieni, bo to wprowadza w błąd, jak ktoś nie jest Polakiem. To po prostu wprowadza błąd, bo to jest inny quick chat niż każdy myśli. No, nie jest to uderzam piłkę. Dobra, tutaj jest stracona bramka, zobaczmy co się stało nie tak. No tak, mam to jest najlepszym quick chatem. No tutaj z jednej strony wyjechanie z bramki, z drugiej niezaatakowanie przeciwnika. Właśnie tak to się zbiegło. Ale powiedzmy, że nie jest źle. Wariat też tutaj na usprawiedliwienie od razu powiedzmy, że ma diament 3, nie czempiona. Ale to oczywiście nie powinien być problem. Zobaczymy, jak sobie będzie radził. Dawaj, wariacie, ciśnij. Dobra. Wykopiłem piłę. Przeciwnik podleciał, to też sobie już wyskoczyłem, żeby było bezpieczniej. Cofamy się od razu za wariata. Jak ta piłka przejdzie, to ktoś to musi potem wybić. Ładne wybicie. Trochę do przeciwnika, ale powiedzmy, że nie ma tragedii. O nie, i brak asekuracji, on to w sumie... Myślałem, że zrobi coś więcej. I się nie spodziewałem, że będzie zagrożeniem, jak takie coś się odbije. No dobra. Trzeba się po prostu skupić bardziej i trochę pocisnąć. Okej. Ale trzymajcie się bliżej środka bramki, jak już nadchodzi uderzenie. Tak żeby... Bo to było strasznie poza światłem bramki był wariat. Przez to... O kurde. Dobra, przez to był mały problem. Coś czuję, że będzie trzeba potryhardować bardziej w tym meczu. Znowu takie przyjęcie. Przeciwnik atakuje swoją bramkę, więc to akord jest pozytyw. No, zaraz to się źle skończy. Ja chcę zabrać boosta teammate'owi. Okej.
A niestety nie wpadł w bramkę. I znowu wyskok, zostawienie teammate'a sam na dwóch. Starajcie się na połowie przeciwnika nie wyskakiwać do piłki w celu jej zblokowania, bo potem zostawiacie teammate'a samego i się to kończy bardzo negatywnie. Dobra, w tym meczu chyba musi polecieć tryhard, bo nie ma zgrania za dużego. Dobra, ja będę po prawej. Nie mogę tego napisać na quickchacie, bo nie mam zbindowanego, to jednak nie będę po prawej. Nie mogę wysłać takiej wiadomości, to by nie miało sensu. Wariat jest w naszej obronie, czyli poza grą. Tak, generalnie trzymajcie się pod grą, nie cofajcie się po tego boosta, to już wspominałem. No nie, no to leczek czuję, że będzie przegrany kolejny do kolekcji. Dobra, niech to wejdzie. Dobra, jest 4-2, musimy to na szybko do... Droga do diamentu? Nie no, nie prowokuj mnie. Zaraz będzie nadrobione absolutnie wszystko. Skupimy się tutaj, dlaczego to się dzieje tak, a nie inaczej. Dobra. Niech wariat jedzie do wznowienia. Ja sobie cofnę na boosta. Tutaj poczekam, niech on już zrzuci piłkę z dachu. Dobra. Szybki flick, zanim nas challenge'uje. Wariat tam podjeżdża i znowu zrobił to samo. Cały czas to jest ten sam błąd, że na połowie przeciwnika skacze na piłkę do... Po prostu wywala się. Przez to teammate musi bronić samodzielnie, co jest bardzo niekorzystne. I tutaj, dobra, powiedzmy, że podanie do nas, takie było zamierzenie. Ale pozdrawiam Gąskę, Miłosza i Karmelicę. Pozdrowienia. Dobra, przeciwnik niech się wywali, odda nam piłę. Tutaj znowu trochę kradzież, to też była piłka do zostawienia teammate'owi. Dobra, bierzemy. Zróbmy wrzutkę. Wariat, widzę, że nie będzie tu mocny strzał. Bump! Bump, coś, nie wiem. Okej. Okay. Strzelamy na 4-3, dobra, zaraz to wygramy. Smacznego, Kuba. Tutaj. A i w ogóle smacznego też widzowie, jak ktoś przy obiedzie sobie ogląda odcinek, bo w sumie w takich godzinach obiadowych zwykle wrzucam. Ewentualnie ktoś może sobie zostawić to. Oczywiście smacznego wszystkim przy okazji. Dobra, ja sobie polecę, żeby to jeszcze strzelić na 4-4. Musi być agresja w tej chwili. No ładne 50, bardzo ładne dośrodkowanie z tego wyszło. Zapewne nie było to turbo planowane, ale udało się, to nie będę narzekał. I co, nadjeżdżamy. Nadjeżdżamy. Ja sobie tutaj zostanę na środku boiska, zbieram małe buściki. Oni się w dwójkę wyskoczyli. Kopnę w ten sposób, żeby się bali i piłkę oddali. Ja nie mam przyspieszenia, to tam nie chciałem się udawać. Znowu takie nic nie wnoszące zagranie, czyli kopnięcie w ścianę boczną z wyleceniem, czyli utrata pozycji tylko po to, żeby nic nie zrobić. Nawet kupić czas przeciwnikom trochę. No jest. Na tyle wyższej rangi zawsze więcej błędów widać. Ja sobie zniszczę go, żeby mi na pewno nie podjechał. Dobra. Tutaj sobie, wiem, że mówiłem, żeby nie podjeżdżać na kornerze, ale powiedzmy, że ja sobie ufam. Dobra. Wariat, mam nadzieję, że nie wyskoczy. Proszę, nie skacz, cofnij się. Dobra, fajnie się ustawił. Ładnie tutaj zablokował piłę. Jakiś strzał. Przeciwnicy nam podali. Ja to wrzucę. Może z tego zaraz będzie brama, może nie, to się zobaczy. Jest wylew ze strony przeciwnik. I wariat. Nie była to największa bomba, jaką widziałem, ale też pewnie się nie spodziewał, że tak mu się piłka ustawi. Nie ufam temu wznowieniu. Generalnie polecam się nauczyć się robić kick-off z przynajmniej jednym flipem. Bo jeżdżenie po ziemi do wznowienia to nie wiem. To już na niższych rangach, powiedzmy, żeby zostało. Dobra, niech wariat tam nadciąga, ja sobie poasekuruję. O, ładny fake. Nie będę już boostował, żeby być trochę bardziej cofniętym w razie czego i móc dobić.
to jest strzał ze strony przeciwników. Wariat. Znowu branie piłki teammate'owi. W sensie potencjalnie boosta i tutaj nadjeżdżanie za nim. Ale dobra, strzelamy bramkę. No było kilka błędów. Mam nadzieję, że większość z nich powiedziałem i że generalnie to pomoże później na późniejszym etapie gry je wyeliminować. No i jeszcze wariat tutaj pozdrawia Kryspina, czyli kuzyna. No i dobra, ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Mamy w teamie Zamika. Także myślę, że całkiem znanego użytkownika Rocketa. I sobie będziemy cisnęli. Zobaczymy jak dobrym teammate'em jest Zamik. Będzie to zaraz podjęte ocenie. Już na samym starcie zdobywa bramkę, także duży plus na jego korzyść. Zamik ma czempiona 2, więc minimalnie wyżej od nas ranga. Czempion 2, dywizja 2 z tego co pisał. No więc powinien grać solidnie, no. Nie to co przeciwnicy, co nie trafiają w piłkę na wznowieniu i sprawiają, że muszę pójść na klawiaturę. To znaczy muszę. Po prostu idę na klawiaturę. Mam nadzieję, że się to tak szybko nie skończy i jeszcze pociśniemy. No i dobra. Cofamy po piłę. Tamten ze ścianki zrobił przerzut na drugą ściankę, wywalając się tym samym. Nie było zbyt pożądane zagranie, ale powiedzmy, że nie stracili gola, to nie ma tragedii. Zamik bardzo ładnie sobie skoczył. Ja sobie asekuruję teraz bramkę, bo on to może uderzyć, ale nie trafił. Albo trafił. Ale na raty. I czekajcie, i teraz najważniejsza rzecz. O kurde, dobra, poszedł placek. Ale to najważniejszą rzeczą było ukradnięcie bramki, jakby leciało. Jakby leciało w bramę, to bym mógł ją ukraść. Niestety tak się nie stało. Dobra, ale petarda. Nie wiem, czy zdążę. Chociaż zdążę. Nie no, takie idealne podanie. Napiszmy aż great pasik, czy tam świetne podanie. 3-0. W ogóle to auto na... Widzicie, na respie tak kręci się na boki. Nie wiem, czemu to jest, ale mam wrażenie, że te mniejsze auta mają taki bug, że jak skręcacie w lewo i w prawo na respie, to się obracają w miejscu na wznowieniu, gdzie nie powinno się nic robić. No to chyba błąd wizualny. Dobra, blokujemy piłkę od strony bramki. Ten sobie wykopał. Nie zostanę w tym miejscu, żeby samobuja w razie czego nie władować. Tak jak to mieliście w poprzednim odcinku na zakończenie. Okej. Trochę panika gaming, ale zaraz z tego wyjdziemy cało. Zamik ma przed sobą pustą bramkę. A wolał kopnąć w ściankę. Chyba tam przeciwnik trochę zablokował, ale już zrymować trzeba było. Dobra, ładnie to kopnął. Ja się cofam. Tutaj nie cofam się, nie cofam się potylnego boosta, tylko na środku powiedzmy. Dobra, ładny blok. Ja to sobie wykopię. Zobaczmy, co z tego zaraz wyjdzie. Dobra. Wykopanie piłki na środek do Zamika. Ładnie wywalił. Mam nadzieję, że nie wyskoczy. Dobra, wyskoczy. To jest trochę wywalenie się. A to jak widzimy ten sam błąd, co w sumie się bardzo często zdarza. Czyli skok na tej takiej niewygodnej ściance, które tak naprawdę nie jest to dośrodkowanie piłki, tylko wywalenie się bardziej. No ale cóż, no. U każdego trzeba dopatrywać się błędów. Dobra, ja się będę cofał na długi słupek, żeby to w takiej sytuacji jeszcze obronić. To znaczy obronić, wybić. No, jeszcze nie było strzału żeby do bronienia. Zamik to raczej będzie miał jako pierwszy. Ładne, mocne uderzenie. Dobra, to kolejne ładne uderzenie. Ten będzie jechał po boosta, zamiast mnie challenge'ować. Dokładnie, wiedziałem. Przez co nam dał bardzo dużo czasu. Wiesz co, ja sobie tego typa zblokuję i dam Zamikowi pograć piłą. Teraz znowu w tej sytuacji sobie stanę na długim słupku. Wylot, którego nie musiałem robić, mogłem zostać na ziemi, ale z przyzwyczajenia spada. Na padzie bym to po prostu bezpośrednio wybijał. Bo tu mam, no mam wyższą rangę i trzeba grać nieco szybciej, ale tutaj jak najbardziej można sobie poczekać. Dobra, Zamik wybija do narożnika, my mamy piłkę w tym oto miejscu. Czekamy aż on nie trafi i próbujemy swoich sił. Dobra, Zamik. Słyszałem, że jest za nami, ale nie podleciał, także bardzo fajnie, że nie skoczył nam zza pleców. A tak nasłuchiwałem, czy się skusi, ale bardzo dobra decyzja. I tutaj boomer. Powinni się wywalić.
A my powinniśmy mieć dobitkę. Dobra, zblokowali, fajnie. Dobrze, że nie skakali. Jakby prejumpowali, próbowali to trafić i wybić w locie, to by była lipa, tak? To się zakończyło, powiedzmy, że całkiem git. Dobra, ziomek co ma chyba numer z karty kredytowej czy tam konta bankowego w NIK-u, leci do piły. Ja sobie znowu zaczekam na drugim słupku, zamik ładnie wybija, więc w sumie nie ma na co czekać. A tutaj słabe było to, co zrobiłem teraz, ale powiedzmy, że jeszcze to uratujemy. Generalnie tam co, no słabe to było, to moje uderzenie w piłkę. Ale nie zakończyło się tragicznie. I znowu się cofamy. Najbezpieczniej na świecie. Zamik fajnie tam pressing trzyma. Dobra, zamik jest strasznie daleko od piłki, to ja do tego podlecę. Ładne wybicie i będzie 4-0, czy nie trafiłem? Dobra, trafiłem, udało się. I przeciwnicy się poddali, dlatego to by było na tyle w tym odcinku. Zobaczymy, czy może udało się Championa 2 wbić na koniec. No nie udało się wbić Championa 2, ale powiedzmy, że jest już całkiem blisko. Na koniec oczywiście zobaczymy jeszcze swoje statystyki, jak one się prezentują. Co? Zapraszam do zostawienia jakiejś subskrypcji, elo elo.